Księstwo Warszawskie, czyli państewko, które stworzył Napoleon, dając Polakom nadzieję na niepodległość, dając jakąś namiastkę wolności. Zobaczmy, jak doszło do powstania tego księstwa i jakie były losy tego państewka. Zaraz po rozbiorach zobaczmy, jak wyglądała sytuacja na naszych ziemiach. Jeżeli chodzi o zabór rosyjski, mamy zsyłki na Syberię, mamy konfiskatę majątków, odebranie przywilejów mieszkańcom tych ziem pochodzenia polskiego. Mamy też dramat, jeżeli chodzi o religię, dlatego że prawosławni Rosjanie znowu wracają do sprawy kościoła unickiego, który powstał po Unii Brzeskiej w 1596 roku. I członkowie tego kościoła unickiego są teraz prześladowani, oskarżeni o to, że porzucili prawosławie, oskarżeni o zdradę. Nieco łagodniejszą politykę wobec ludności polskiej zaprowadził następca Katarzyny II, jej syn Paweł I oraz następca Pawła Aleksander I. Za ich rządów ogłoszono amnestię, między innymi dlatego bardzo szybko tak naprawdę po pojmaniu został uwolniony Tadeusz Kościuszko wraz z nim Julian Ursyn Niemcewicz między innymi. Uzyskali wolność. Kościuszko wyjechał z naszych ziem i osiadł ostatecznie w Szwajcarii, gdzie już do końca życia spędził swoje dni. Była też szansa na ziemiach rosyjskich na rozwój polskiego szkolnictwa. Można było jeszcze wtedy stosować język polski. Odnowiły się szkoły na tymże terenie. Jeżeli chodzi o zabór pruski, ziemie, które uzyskały Prusy kosztem Polaków, zostały wcielone do Prus pod nazwą Prusy Zachodnie, Prusy Południowe i Prusy Nowowschodnie. Prusacy rozpoczęli na tych ziemiach intensywną kolonizację, przywożąc swoich obywateli na nowo zajęte ziemie. Zaprowadzili też władzę swoich urzędników, wprowadzając urzędy zwane kamerami i dzieląc ten obszar na mniejsze części, gdzie miały sprawować władzę landraty. Nastąpiła germanizacja szkolnictwa, czyli język niemiecki wprowadzany do szkół w miejsce języka polskiego i takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o naukę w zaborze pruskim, było Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, dlatego że zwróć uwagę, że Warszawa po trzecim rozbiorze Polski należała do właśnie Prus. To warto sobie odnotować, że w 1795 roku Warszawa stała się miastem pruskim. Dopiero 20 lat później Warszawa przejdzie pod panowanie Rosjan po Kongresie Wiedeńskim. W Austrii, na ziemiach zajętych przez Austrię, na ziemiach polskich, utworzono Królestwo Galicji i Lodomerii. Taka była oficjalna nazwa tych ziem. Ziemie te były podzielone na mniejsze obszary administracyjne, tak zwane cyrkuły. Mamy podobnie jak w zaborze pruskim germanizację tamtejszego szkolnictwa. Ona objęła również Uniwersytet Jagielloński. Oprócz tego wprowadzono cenzurę i silnie rozwijano inwigilację policji. Kontrola policyjna była bardzo szeroka, na dużą skalę. W 1806 roku, kiedy Napoleon pokonywał Prusaków, Austriaków w kolejnych bitwach, w końcu jego armia zbliżała się do ziem przedrozbiorowej Polski. Na wieść o tym w Wielkopolsce wybuchło powstanie. Powstanie, które miało niejako przywitać żołnierzy napoleońskich jako wyzwolicieli polskiego narodu spod władzy zaborców. Powstanie w Wielkopolsce można powiedzieć, że zakończyło się sukcesem. Ale czy Napoleon był spełnieniem marzeń Polaków o niepodległości? Zobaczmy. W styczniu 1807 roku Napoleon powołał tymczasowy rząd dla Polaków pod nazwą Komisja Rządząca. Zaraz później powołano powstanie nowych oddziałów wojskowych, powstanie trzech legii. Pamiętamy, że już wcześniej działały legiony polskie we Włoszech, ale one zostały rozbite najpierw w krwawych walkach w Europie, później na San Domingo, czyli na Haiti. Teraz powstały nowe trzy legie, złożone w dużej mierze właśnie z polskich żołnierzy. W 1807 roku, jak pamiętasz, mam nadzieję, Napoleon spotkał się z carem Aleksandrem I w Tylży na Tratwie, na rzece Niemen Zakotwiczonej i tam obaj monarchowie ustalili, że powstanie Księstwo Warszawskie, unikając nazwy Polska,
nazwano to Księstwo Warszawskie, nie chcieli odradzać nadziei Polaków na niepodległość. Księstwo Warszawskie miało ziemię drugiego i trzeciego zaboru pruskiego w dużej mierze. Zwróć uwagę, tutaj tym jasnym kolorem mamy zaznaczone granice Księstwa Warszawskiego z 1807 roku. Podkreślam, bo te ziemie będą się zmieniać, to terytorium będzie się zmieniać Księstwa Warszawskiego. Księstwo Warszawskie miało zaledwie no nieco ponad 2,5 miliona mieszkańców i zajmowało obszar 104 tysięcy km kwadratowych. Księstwo Warszawskie zgodnie z intencją Napoleona zostało połączone Unią Personalną z Saksonią, czyli z krajem, z którym Polacy mieli już Unię za rządów Augusta II Mocnego, Augusta III. Takie rozwiązanie też było zbieżne z postanowieniami Konstytucji 3 maja, która przewidywała, że po śmierci lub ustąpieniu Stanisława Augusta Poniatowskiego władza ma przejść w ręce właśnie Wettynów, czyli dynastii rządzącej w Saksonii. Władcą księstwa warszawskiego tym samym został Fryderyk August I, jako też władca Saksonii. Stąd mamy Unię Personalną księstwa warszawskiego z Saksonią. Księstwo warszawskie zostało podzielone na wzór francuski na departamenty. Tych departamentów było 6 początkowo. 22 lipca 1807 roku Napoleon narzucił księstwu warszawskiemu konstytucję, której był autorem, a więc jest to konstytucja oktrojowana, czyli narzucona z zewnątrz. Mamy tutaj obraz, który pokazuje nam to wydarzenie. Napoleon, który nadaje konstytucję księstwu warszawskiemu, a u góry widzimy herb księstwa warszawskiego, którym możemy też dostrzec związki Saksonii i Polski, czyli tą Unię Personalną, bo mamy po lewej stronie herb właśnie Saksonii, a po prawej polskiego orła kojarzonego z godłem polskim. Cóż takiego w konstytucji Napoleon nam zapisał? Zniósł poddaństwo chłopów Napoleon w księstwie warszawskim. Ogłosił równość obywateli wobec prawa, ale to nie znaczy, że była równość obywateli w każdej dziedzinie. Jako organy rządzące zastosowano senat i izbę poselską, czyli dwuizbowy parlament. Władzę wykonawczą miał sprawować Fryderyk August oczywiście, a sądy jako niezależne, czyli mamy trójpodział władzy zastosowany. Język polski miał być językiem urzędowym, natomiast nie było Księstwo Warszawskie w 100% wolnym państwem, dlatego że Napoleon uzależnił od siebie sprawy wojska Księstwa Warszawskiego oraz politykę zagraniczną Księstwa Warszawskiego. A więc to jest dowód na to, że Księstwo Warszawskie nie było suwerennym państwem. Trudno mówić o tym, że w ten sposób odrodziła się Polska. Tak naprawdę było to księstewko w rękach Napoleona umieszczone. Dlaczego wojsko i sprawy zagraniczne? No, jak się łatwo domyślić, Napoleon chciał mieć kontrolę nad armią po to, żeby móc prowadzić wojny z udziałem polskiego wojska w przyszłości. Wypowiadać wojny, czy rekrutować żołnierzy właśnie spośród Polaków. Więc to było tak naprawdę jego najważniejszym celem. Tak naprawdę drugorzędną chyba rolę odgrywała w jego polityce sprawa niepodległej Polski i chyba nie miał zamiaru nigdy Polakom podarować niepodległość. Zresztą kiedyś nawet powiedział takie zdanie: sprawdźmy, czy Polacy zasługują na niepodległość. Więc no, rozważał różne opcje, ale nie do końca chyba chciał zrobić tak, jak powiedziałem, czyli niepodległą Polskę. Cenił polskiego żołnierza, to trzeba powiedzieć. Tutaj mamy na zdjęciu szwoleżerów. Napoleon docenił polskiego żołnierza, szczególnie po walce w Hiszpanii pod Somosierą. Postanowił, że jego gwardię przyboczną właśnie będą stanowić polscy żołnierze. Wierzył w ich wierność, doceniał ich zasługi. Zresztą, kiedy była kampania napoleońska w Rosji, dla Napoleona fatalna, porzucili tak naprawdę jego armię sojusznicy, niemalże wszyscy, porzucili jego armię Prusacy, Austriacy, inni, a Polacy pozostali przy Napoleonie aż do samego końca. Zresztą nawet w ostatniej tej bitwie podlipskiej stoczonej Polacy ciągle trwali przy Napoleonie. W 1808 roku Napoleon wprowadził w Księstwie Warszawskim kodeks Napoleona, czyli prawo cywilne, którego był pomysłodawcą. Oprócz tego Napoleon utrzymał pańszczyznę, natomiast pozwolił chłopom na opuszczanie wsi. Zapewnił Napoleon prawa polityczne i ekonomiczne mieszczanom polskim.
No i tutaj też niefajna sytuacja, dlatego że Napoleon mocno zadłużył Księstwo Warszawskie, żądając później zwrotu tego zadłużenia na poczet tutaj tak zwanych bajońskich sum, nazwa od miasta Bajon. Tak naprawdę te pieniądze miało też Księstwo Warszawskie Francuzom, chociaż nigdy tych pieniędzy Księstwo Warszawskie nie dostało od Napoleona, a miało je zwrócić. Te pieniądze poszły na armię napoleońską, więc tutaj obciążono tymi bajońskimi sumami Księstwo Warszawskie. Można też na plus mały zaliczyć Napoleonowi to, że w Księstwie Warszawskim za jego sprawą też poniekąd nastąpiło odrodzenie polskiej edukacji i kultury, powstawały na nowo, otwierały się na nowo szkoły, które były zamknięte wcześniej przez Prusaków. Odradzały się instytucje kultury, właśnie Teatr Narodowy w Warszawie chociażby, czy opera na nowo zostały otwarte. W 1809 roku Austria zaatakowała Księstwo Warszawskie. Doszło do bitwy pod Raszynem w kwietniu 1809 roku. W tej bitwie starł się z Austriakami nasze wojsko starło się pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Jest to nasze zwycięstwo, nasz sukces. Bitwa pod Raszynem. Później na pomoc nam przyszedł sam Napoleon, który pokonał Austriaków pod Wagram i zmusił Austriaków do przyjęcia warunków pokoju, które podpisano w podwiedeńskim pałacu w Szynbrunn. W wyniku tego pokoju Księstwo Warszawskie powiększyło swoje terytorium. I tutaj możemy na mapę zerknąć. Ten bledszy odcień brązowego koloru to są ziemie, które Księstwo Warszawskie uzyskało w wyniku zawarcia pokoju Francji z Austrią w Szynbrunn. Czyli Austria traciła ziemię z zaboru częściowo, oddając właśnie Księstwu Warszawskiemu ten oto obszar. W związku z tym Księstwo Warszawskie uzyskało nowe departamenty. Na tym obszarze utworzono departament krakowski, lubelski, radomski i siedlecki. Mamy tutaj też zaznaczone najważniejsze bitwy toczone w historii Księstwa Warszawskiego. Dzięki powiększeniu terytorium Księstwo Warszawskie już teraz miało 4,3 miliona ludności, czyli prawie 2 razy więcej. I 157 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli o 1/3 więcej niż przed tymże pokojem w Szynbrunn. Czyli wszystko wyglądało całkiem nieźle. Księstwo się rozwijało, przynajmniej terytorialnie. Przy okazji możemy zobaczyć Saksonię na tej mapie, z którą mieliśmy przecież ciągle wtedy unię personalną. Napoleon też zakochał się w Polce, Marii Walewskiej. Romans był na tyle ognisty, że zaowocował narodzeniem się potomka Napoleona. Napoleon, co prawda, dosyć szybko znudził się Walewską i pożegnał jej sypialnię, natomiast zabezpieczył finansowo zarówno ją, jak i swojego potomka. Później zamieszkali oni w Paryżu. Tam ona też, Maria, dostała ziemię na własność. No i wychowała patriotycznie swojego syna. On nawet później brał udział w powstaniu listopadowym, a później jeszcze pełnił funkcje ważne w rządzie francuskim. Więc takie były też koleje tego związku. Napoleon tak naprawdę zniszczył Księstwo Warszawskie jedną decyzją, decyzją o wojnie z Rosją. Żeby zachęcić do udziału w niej Polaków, nazwał tę wojnę II wojną polską. 100 tysięcy żołnierzy polskich wsparło tę rosyjską kampanię Napoleona, idąc za Napoleonem, można powiedzieć, na oślep, ufając mu bezgranicznie. Napoleon tę kampanię rosyjską przegrał. Po powrocie, jako pokonany, co prawda odbudował armię, ale już nie odbudował Księstwa Warszawskiego, dlatego że po przegraniu Napoleona na froncie wschodnim Rosjanie, ścigając Napoleona wycofującego się z ich kraju, zajęli Warszawę w 1813 roku i rozpoczęli swoją okupację i zaczęli kasować wszystko to, co dobrego w Księstwie Warszawskim było. Między innymi wprowadzili własne rządy, jako te rządy sprawowała Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego. Koniec Napoleona to bitwa pod Lipskiem. Bitwa pod Lipskiem, czyli klęska Napoleona, która zaowocowała jego więzieniem na wyspie Elbie. Co prawda Napoleon jeszcze potem powrócił w ramach tzw. 100 dni
Napoleona, żeby przegrać pod Waterloo, ale pod Lipskiem mamy też symboliczny koniec księstwa warszawskiego, tej idei niepodległościowej w postaci śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, naszego naczelnego wodza ówczesnej armii, który stracił swoje życie właśnie w bitwie pod Lipskiem. Chociaż proponowano mu powrót, ucieczkę, on do końca został przy Napoleonie, nie opuścił go w tym tragicznym momencie bitwy pod Lipskiem i tam też stracił życie w nurtach rzeki Elstery. Księstwo warszawskie trwało krótko, intensywnie można powiedzieć. Było efektem walki tamtego pokolenia Polaków o niepodległość. Po pokonaniu Napoleona i po 100 dniach Napoleona, czyli po tym jego zrywie, po tej ucieczce jego z wyspy Elby, aż do bitwy pod Waterloo, i w wyniku też obrad Kongresu Wiedeńskiego Księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane, a na jego miejsce powstało Królestwo Polskie, które było już w pełni tak naprawdę zależne od Rosji. Pozostałe ziemie Księstwa Warszawskiego zostały rozdzielone między Prusy i Austrię. Do Prus dołączono ziemię pod nazwą Wielkie Księstwo Poznańskie, a Austria zabrała resztę tychże ziem. Więc tak naprawdę Księstwo Warszawskie no, było takim krótkim przebłyskiem, wynikiem dążeń do niepodległości, ale niespełnione były te nadzieje na niepodległość.